Cześć farmerzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony wujek Bohun się kłania. Wybaczcie, dzisiaj jestem zakatarzony, przeziębiony, przewiało mnie gdzieś i będę co chwilkę pociągał nosem. Nie jest to zbytnio przyjemne, więc dlatego uprzedzam was na początku odcinka, że takie zjawisko może wystąpić i no cóż, mam nadzieję, że nie wpłynie to na dyskomfort oglądania kolejnego wjazdu na farmę. Moi drodzy, a dzisiaj wjechałem do Karola na farmę, która no, we mnie budzi pewne sentymenty. Znowuż powrót, moi drodzy, na farmę Gorzkowa 2. Tym razem Karol zaprezentuje nam swoją wizję prowadzenia gospodarstwa na tej mapie. Moi drodzy, już jestem ciekawy, co Karol nam pokaże, ponieważ nie podglądałem wcześniej farmy Karola. Zawsze działam w ten sam sposób, że te pliki, które mi moi gospodarze, do których wjeżdżam, podsyłają, są reaktywowane na moim komputerze dopiero wtedy, kiedy zaczynamy odcinek, abym ja się dał zaskoczyć tym, co gospodarze mają nam do pokazania. Karolu, zaskocz nas wszystkich, co masz do pokazania na mapie Gorzkowa 2. Mamy dzisiaj niestety, moi drodzy, pochmurną pogodę, mnie może jeszcze bardziej przewiać, ale mam nadzieję, że źle nie będzie. Wiecie co, z racji tego, że jest tak ciemno, pomimo tego, że jest godzina 9:05, ja pozwolę sobie oświecić latarkę. Mam nadzieję, że ona nie będzie tutaj nam powodowała jakichś przycięć i lagów, ponieważ no wiecie jak to jest na 15 i że będzie wszystko gites. Karolu, przede wszystkim skąd jesteś? A no witam wujku, witam. Ja jestem ze Śląska, a dokładniej z rejonu Zagłębia. A czym się tak zajmujesz na co dzień? Ogólnie chodzę do trzeciej klasy gimnazjum i interesuję się muzyką. Mamy interesanta muzyki. Moi drodzy, ja też interesuję się muzyką, tylko z tym, że ja muzykę tylko odsłuchuję. A ty grasz na jakichś instrumentach? Tak, gram na puzonie suwakowym oraz klawiszowym. Proszę bardzo, moi drodzy. To dla tak. Ja zauważyłem jedną rzecz, że czy to wjazd na farmę, czy to moja seria Farming Simulator 17, nie ma to znaczenia. Moi drodzy, bardzo dużo fanów farminga gra na czymś, na jakichś instrumentach muzycznych. Mieliśmy jednego melomana, który uczył się grać po prostu z odsłuchu i to jest dla mnie fenomenalne, ponieważ ja chciałbym takie coś w życiu osiągnąć. No niestety mogę tylko tej wspaniałej zalety pozazdrościć ludziom, którzy jeden raz usłyszą jakąś melodię i potrafią ją nagrać. Okej, moi drodzy, ale wracając do spraw bieżących, czyli do farmy Karola. Karolu, oddaję głos do studia, czyli tobie, oprowadź nas po twojej farmie, zaskocz nas czymś pozytywnym, pokaż nam, jak sobie tutaj radzisz na Gorzkowie V2. Przede wszystkim, dlaczego akurat ta mapa? Jakoś ta mapa jakoś tak szczególnie mi się spodobała. Nie wiem czemu. Chyba to dzięki tobie. No cóż, ja nieraz otrzymuję propozycję, abym na farmingu 17 pograł na Gorzkowie. Ja nawet nie wiem, czy jest. Jak jest, to okej, ale moi drodzy, ja bym chciał zakończyć ten rozdział w swoim życiu. Jest to mapa, która no była i nie chciałbym jej powtarzać. Nie chciałbym po prostu w kółko przerabiać jeden i ten sam temat. Przypomnij mi, jak tu się otwierało bramy, bo coś mi nie prądzi. Pod O. Pod O. O, zaskoczyło. Ale po kolei, słuchaj Karolu, przede wszystkim ja widzę, że na twojej tutaj mapie coś mi lubi przycinać, chociaż ta mapa była ciężka, to jednak na tak małą ilość modyfikacji nie zawsze przycinało mi tak jak teraz u ciebie. Czy stosujesz jakieś wyjątkowo ciężkie modyfikacje? No właśnie nie wiem wujku, bo kiedyś widziałem jak grałeś z innym nawiedzie na farmę i tam była ta przyszepa Fligla, czy jakoś tak. Coś tam właśnie z nią jakiś problem i nie wiem. A ty masz też tą naczepę, tak? Tak, tą dobel. Dobrze Karolu, w takim razie prowadź nas po twojej farmie po kolei może. Zacznij od początku, jak na początku była światłość mojej latarki, tak na początku u ciebie jest co? No oczywiście u mnie na początku są nasiona, tutaj są... Aha, bo ja zapomniałem, że tutaj nie ma synchronizacji i ja sam muszę wszystko otwierać. No właśnie, ta mapa tutaj cierpi na brak synchronizacji, jeżeli chodzi o multiplayer. No cóż, ale i tak, moi drodzy, ta wada, ten mały, drobny minus jest niczym w porównaniu do tego, co mapa oferuje w swoim głównym przekazie. A na tej mapie, jak sami wiecie, ja w farmingu 15 bawiłem się znakomicie. Cały czas mi tutaj troszeczkę coś laguje. Nie mogę tego zrozumieć, co takiego ciężkiego tutaj jest na tej mapie. Tym bardziej, że już robiłem wjazd na farmę, na tej mapie u siebie grałem i tak mi nie lagowało. Także czary, mary, hokus pokus,
Nie wiem, co tu jest dzisiaj grane. Być może też zależy to od łącza internetowego w dniu dzisiejszym. Może coś tam gdzieś tam na łączach siedzi. Dobrze, w takim razie, no, park maszynowy widzę, masz rozbudowany na tamten hangar. Zobaczymy, co masz jeszcze w tych hangarach, ponieważ to jest zupełnie osobny zespół hangarów. Mamy tutaj ciągniki, proszę bardzo, sztuk dwie, jak na razie tutaj widzę. Karolu, ale to ty masz opowiadać. Właśnie miałem się doprosić, żebym mógł coś powiedzieć. Więc właśnie, tutaj opowiadaj. Tutaj mamy głównie paliwo, zbiornik i depa. Z paliwem. Tutaj jest jeden John Deere i drugi. Przepraszam, Dodge Fury. Dodge Fury i Lamborghini. Czy to są jedyne ciągniki, które posiadasz na swoim gospodarstwie? Nie, nie, nie. Czy... Jeszcze chyba są trzy. To prowadź. No tak. Tutaj wykorzystaj dobrze swój czas. Tutaj są obciążniki. O, wszystkie jednakowe. Te najcięższe właściwie chyba w tej grze, o ile dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. Aha. Tutaj są dwie przyczepy. Są te same. Właśnie brałem tak, żeby było tak dość ładnie, tak estetycznie. Ja widzę tutaj pewną inspirację. Ty dokładnie używasz tych samych maszyn, które ja używałem na tym, na mojej kampanii Farmingu 15. Znaczy ja to zrobiłem tak, że po prostu chciałem mieć duże maszyny, bo lubię duże maszyny i małe mapy. Nie wiem czemu tak, ale też ta mapa nie jest tak mała. Czyli ty lubisz po prostu, jak masz ciasno na farmie. No w pewnym sensie tak. Tutaj dwa kombajny widzę stoją. Dobrze, prowadź nas dalej. Co jeszcze możesz pokazać? Tutaj widzę, masz pokosówkę, tutaj masz taki jeszcze ciągniczek. Case'a i New Hollanda. No i oczywiście kury muszą być. Kury muszą być. Powiedz mi teraz, bo jestem bardzo ciekawy tego twojego zaplecza na tej mapie. Widzę, że też... No to właśnie tam z tyłu. Tam właśnie gdzie jesteś. Też tutaj coś poustawiałeś. No to żeby tak było tak schludnie, tak ładnie. Może wujku, chodź tutaj z tyłu, od początku. Dobra. Tutaj są dwa kombajny, jeden Case, drugi New Holland. Ten New Holland jest chyba silniejszy, bo ja się nie mylę. Masz parasol, bo ja nie zabrałem ze sobą parasola, zaraz będzie loć. Może nie. Słuchajcie, pogoda adekwatna w stosunku do tego, co u mnie w Katowicach dzisiaj dzieje się na żywca. Jest szaro, buro i ponuro. Moi drodzy, niedawno sypał śnieg z deszczem. Natomiast po prostu niebo jest w takim samym kolorze u mnie w realu, jak tutaj w Farmingu 15 na wjeździe u Karola. Także moi drodzy, po prostu czuję się tak realnie jak nigdy dotąd. Dobrze, także tutaj mamy tak, te dwa kombajny. Znaczy, ja widzę, że tutaj bardzo dużo inwestujesz w kombajny. Ty grasz sam na tej farmie, czy prowadzisz? Tak, sam. Sam grasz? Sam. Nie uważasz, że masz trochę przeinwestowane kombajny? Moim zdaniem nie. Ja właśnie lubię mieć duże maszyny i dużo. Okej, spoko, niech tak będzie. Widzę, że skoro dużo kombajnów, to i też muszą być duże headery, tak? Tak, oczywiście. Brałem te, akurat pod te kombajne headery. Dalej tak. Widzę, że wszystko szerokie, raczej nie bawisz się w nic wąskiego, co z przymusu oczywiście, no, headery te na kukurydzę i ewentualnie do pokosówki, no to tam są chude te, znaczy wąskie, o tak miałem to nazwać. Tutaj masz jeszcze dużo niewykorzystanej przestrzeni, niewykorzystanego terenu. Tutaj schowałeś jakąś maszynę. To są akurat dwa siewniki. Tak, żeby... Bo coś tam mówili ostatnio na wsi, że jakiś złodziej jest, to wolę schować, bo to takie cenne jest. To hangary sobie postaw, albo jakieś po prostu z obiektów, które można postawić na jakieś stodoły, no i tam to schowaj, nie? Ewentualnie ja się dziwię, jak ty tam przejeżdżasz po tamte maszyny, skoro zostawiłeś sobie przejazd tymi headerami i tą zgrabniarką oraz... maszynami, które stoją po lewej. Tutaj już oczywiście, tutaj. Tą drogą przejeżdżam. Niesamowicie. Tak mi laguje u ciebie dzisiaj, że to jest masakra. Ty chyba naprawdę musisz stosować tego fligla, którego... No tak, no tam będzie dalej. No właśnie, ten fligl no niestety robi jakieś tam problemy. Moi drodzy, poskaczamy sobie przez żywopłoty. Nikt nie chce tego jednego słonecznika ściąć już tyle lat na tej mapie, moi drodzy. Stoi taki jeden borok słonecznik i nikt nad nim zlitować się nie chce, nikt go nie chce ściąć. Dobra. Chodź tutaj teraz za mną trochę. Ja ci pokażę moje przyczepy samozbierające. Ale mi,
Ale mi się tutaj łyso wydaje. Jak ja tutaj zabudowałem całe te zaplecze, postawiłem drzewa, jakieś tam dodatkowe hangary, nowe wiaty, to wiecie co? Teraz jak do kogoś wbijam i tak patrzę na to gospodarstwo od strony tutaj od zaplecza, to mi się wydaje, kurza twarz, jak tutaj jest łyso, ale jednocześnie i tak fajnie. To jest niesamowite. To jest właśnie magia gorzkowej 2. Dobra, przyjrzyjmy się twoim maszynom. Masz Tak, tutaj tutaj jestem. przyczepę. Tak, no to może od tej przyczepa samozbierająca do trawy i tam słomy. To akurat tutaj ostatnio dawałem krowom, ale już zjadły wszystko. Ty wujku jesteś, nie No mógł się. do zwierzaków zaraz przejdziemy. Zaraz sobie No zobaczymy twoje tutaj portfolio. jest przyczepa na gnój. Tak jest. I tutaj jeszcze jest New Holland prasa do welu. Okej. Słuchaj, ja zauważyłem tak kątem oka, nie wiem czy dobrze zauważyłem, czy źle zauważyłem, ale pójdźmy sobie wszyscy teraz w jedno miejsce, które po prostu wpadło mi tam gdzieś kątem oka. I słuchajcie, tam gdzie ja miałem szklarnię na No to mojej no. kampanii, tak też widzę Karola, ktoś albo coś zainspirowało i on sobie szklarnię postawił w tym samym miejscu. Może nie jest ich tak dużo, ile ja miałem. Ale widzę, że szklarnie w tym miejscu stoją, a tu było po prostu łyso. I widzę, że szklarnie te są obsługiwane, ponieważ stoi przy nich odpowiedni sprzęt. Stoi tutaj, moi drodzy, ładowacz czołowy wraz z nawozem oraz tutaj beczka z wodą. Zobaczmy, czy w środku już coś porosło. Na pewno jestem Oczywiście. przekonany, że tak. Coś tam ci Zobaczmy. wujku dam. Pomidorki. Czerwone, piękne, soczyste. Wiesz co? Tak zwróciłem na to uwagę ze względu na to, że robiłem już tyle wjazdów na farmę, ale mało kto inwestuje w szklarnie. Tak jakby szklarnie były jakimś efektem niechcianym na tych farmach. Naprawdę, zobaczcie, który to już jest wjazd na farmę? Raptem u dwóch, trzech gospodarzy, moi drodzy, widzę szklarnie. Hello, czemu się boicie tych szklarni? Co z nimi jest nie tak? Dlaczego? Mało kto inwestuje w szklarnie, dlaczego mało kto chce się nimi bawić? Znaczy, ja podejrzewam dlaczego, ponieważ no, dochody z nich nie są zbytnio duże, a trzeba koło nich robić, prawda? No to Także, prawda. ale dla czystego fanu, prawda? Coś takiego sobie zrobić. Ja oczywiście też chcę sobie zrobić szklarnię, tylko z tym, że na chwilę obecną nie mogę z racji tego, że mam za mało kasy. Cały czas jestem farmerem dorabiającym się i jeszcze nie mam tyle hajsu, żeby zainwestować w szklarnię. Co jeszcze chciałeś nam, Karolu, pokazać na swojej farmie, zanim przejdę tutaj? O, widzę, że masz O no. piłę. Czyli bawisz się tutaj w Znaczy, no nie, leśnictwo? znaczy, no nie. Nie za bardzo, bo wiesz, wujku, bo tutaj te drzewa nie mają tego, kolizjonów przy jakichś. Tak, no bo ty, 15 nie jest do tego przeznaczona. Czy nie, przecież na 15 Jest, jest jest, tylko że cinkarze. tutaj po prostu na tej mapie tak jest. Odważny jesteś postawić ulę przy ulicy i koło ziemniaków i buraków. On naprawdę bardzo odważny, aczkolwiek troszeczkę irracjonalny pomysł. Skąd ci wpadł do głowy? No akurat tutaj było miejsce, to ma się zmarnować. No, ja bym tak odważnego kroku się nie podjął, ale brawo ty. Mamy tutaj oczywiście bardzo dużo buraków, mamy bardzo dużo ziemniaków. Co jeszcze tutaj fajnego mamy? Oczywiście To co? muszę teraz pójdę No, tam dalej. ule to bym postawił gdzieś na łące, z dala od gospodarstw, nie? Tak mi się wydaje. Dobrze, idziemy zobaczyć teraz, jak tam u ciebie się ze Może zwierzątkami pójdziemy tego tam obejrzeć sprawa. te bele. Bele Gdzie, gdzie, gdzie? ze słomą, tak, tam tego, do krów. Ze słomą i z janem. Tyś to sam poukładał? Oczywiście. No to dzięki tego, dzięki tej przyczepie, tej fliglasz, jak to się tam nazywa. A, no proszę bardzo, moi drodzy, baloty poukładane z precyzją, moi drodzy, techniczną od linijki, prościutko, elegancko. Proszę, myk, 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 tutaj mamy słomkę, tam mamy sianko, czy też trawkę, czy cholera wie, co to jest. No tak czy inaczej, moi drodzy, pięknie, pięknie, ładnie. Zajrzyjmy też do obory, żeby nie było, że nie spoglądamy w miejsca, które nas interesują. Zobaczmy, czy Karol na bieżąco wyściela swoim krówkom. Tak, moi drodzy, wyściela.
nie ma żadnego problemu. Ja wiem, gdzie po tej mapie się poruszać, więc też, moi drodzy, jest jedno miejsce, na które chciałbym spojrzeć. Otóż, czy jest obornik płynny? Jest obornik płynny, także widać, że Karol, moi drodzy, nie jest na tej mapie od 2 godzin, tylko jest co najmniej od kilku miesięcy. Zresztą twój save, znaczy nie save, tylko twoje modyfikacje do mnie trafiły już jakiś czas temu. No w styczniu, dokładnie. W styczniu, ale save dopiero teraz otrzymałem, ponieważ Karol cały czas tutaj pracuje na swojej farmie. Tutaj już jest ta wersja z ogrodzoną rampą na... No po prostu ogrodzona rampa, bo były dwie wersje. Tam, gdzie nie było tego ogrodzenia i tutaj, gdzie to ogrodzenie jest. Tutaj zawsze pamiętam, irytowała mnie ta mucha, którą teraz słyszycie. Słyszycie tę muchę? Zawsze miałem ochotę wziąć lacia i naśmigać tej muszę po prostu, żeby mi tutaj nie brzęczała do ucha, bo ponieważ ona mnie zawsze irytowała. Ja nawet pamiętam, tam sobie ten dźwięk jakoś sprytnie zlikwidowałem. Zobaczmy teraz w tych magazynach, czy Karol... Akurat tam jest nie ma. Tutaj nikt, kto pracuje na tej farmie, nie wykorzystuje potencjału tej wiaty i składowania tej trawy, tutaj słomy, etc., etc. Już czuję, jak mnie w nosie kręci. Chyba sobie zaraz psiknę, chociaż kto tam wie. No na pewno jest dzisiaj taki mój posłuch, że moi drodzy, słyszycie mnie, jakbym gadał przez nos. Ponieważ tak jest, jestem po prostu zakatarzony i za to nie poradzę. Zobaczmy sobie teraz na pryzmę, jak to tam wygląda z... Pełna, wszystko jest. Bo... Tutaj zawsze śmierdziało i śmierdzieć będzie, aż paruje z tego wszystkiego. Moi drodzy, mamy tutaj kiszone, proszę bardzo. A co jeszcze tutaj stoi? No tak, tutaj mamy beczkowóz. Beczkowóz na te fekalia, które oczywiście pobieramy z tego... Tutaj po lewej stronie zaraz, tak sprytnie dość, pod drzewkiem mamy ten... No, ta maszyna do... rozwysania siana, czy słomy, tak jest, słomy. I tutaj przyczepa. Horsza, ona się... Tak, ona się bardzo przydaje, zwłaszcza przy zbieraniu kukurydzy. No i czy tutaj ją, dalej... Czy ją z czymś pomyliłem, Karolu? Znaczy, no w sumie nie wiem, bo tak rzadko ją korzystałem z niej. Może tutaj pójdziemy dalej, wujku. No to prowadź, Karolu. Co masz jeszcze do pokazania na tej farmie? Ponieważ ty tu jesteś gospodarzem i ty wiesz, co dla nas przygotowałeś? Tam już byłem, Karolu, tam już pokazywałem. A, no to tutaj właśnie tego jest, proszę. No to jest, co tam dzieje? Co dzieje się dalej, można iść. A co tam u ciebie w polach słychać? Zobaczmy w ogóle te pola. Znaczy, inaczej, masz gdzieś maszyny teraz obecnie w polach? Gdzieś pracujesz na jakimś polu? Wszystko zjechało do gospodarstwa, tak, żeby się zaprezentować, tak? Oczywiście. Dobrze, w takim razie ja pójdę teraz jeszcze w jedno miejsce, które by mnie interesowało, bo skoro już widzimy, że masz krów, zaraz sobie, no krów ile masz, to nie wiem, bo za chwilkę to zobaczymy w menu głównym, ale moi owce? Drodzy, tak, idziemy w stronę owiec, zobaczymy, czy masz owce i tam sobie sprawdzimy twoje portfolio. Widzę, że jeżeli chodzi o kasę, to masz w kieszeni 484 222 euro, także widać, że tutaj coś się dzieje cały czas. Bo uzbierać taką kasę w... O, proszę bardzo, są łowiecki, są kurki łowiecki. Oczywiście. Także jest wsićko, co oczywiście można tutaj... Kurde, buty sobie ubrudziłem, no ale trudno. Proszę bardzo, jest woda dla owieczek w tej starej wannie. Mamy tutaj palety, dobry można burek, umyć. Bardzo dobry burek. Masz nawet dobrego psa, pasterza. Przez drut kolczasty, hop. Masz tutaj nawet palety. Tak, oczywiście. Szkoda, że Farming 15 no, nie motywuje nas do tego, aby te owce hodować. O wiele lepiej to wygląda na Farmingu 17, no ale też nie ma na co narzekać. Stara, poczciwa Gorzkowa, moi drodzy, wszyscy znamy jej potencjał. Bardzo wielu graczy wraz ze mną dzieli sentyment do tej mapy. No w tej mapie jest coś... do której chce się wracać po prostu, no. Ma w sobie coś, co... taką magię, do której po prostu chce się wracać i zawsze się świetnie bawić. Moi drodzy, pewnie pamiętacie z Farminga, tutaj miałem jak jeden odcinek 40 kostek. A, no, pamiętam. Oczywiście, no, że właśnie widziałem. Ania miała ubaw po pachy, kiedy mi te kostki spadły z przyczepy, kiedy wbiłem w nią ten widelec, chciałem powiedzieć, widły.
Dobra, w takim razie teraz zobaczmy, jak to w Twoim portfolio wygląda. Przejdźmy sobie od razu do garażu i przeglądamy Twoje portfolio. No, tutaj widzę, masz bardzo dużo tych ciągników. Bardzo dużo ciągników. Nie do końca jest to dla mnie zrozumiałe. Rozumiem, że gdybyś grał na przykład w multiplayerze ze znajomymi, to okej, spoko. Natomiast na pojedynczą osobę i pojedyncze gospodarstwo wydaje mi się, że troszeczkę przeinwestowałeś w te maszyny, ale z drugiej strony, co z tym hajsem robić, prawda? No. Ale pola można kupować. Chociaż a nie, to nie bo można. Tutaj, nie, bo tutaj No na właśnie. tej mapie nie można, więc jesteś usprawiedliwiony. Po prostu masz zbyt dużo hajsu i nie chcesz oszczędzać w banku, bo bankom nie wierzysz, tylko po prostu inwestujesz w park maszynowy. No cóż, można i tak przelewać swoje zarobione pieniążki na jakiś tam rozwijający się progres. Kombajnów sztuk 3 z tego, co tutaj na razie widzę, chociaż wiem, że jest ich więcej. A no Cztery. właśnie, bo masz jeszcze kombajn do buraków, masz kombajn do ziemniaków, New przyczepy, Holland i tak, te Case. największe. Masz oczywiście również takie rzeczy jak kosiarki, paszowozy, zgrabniarki, spryskiwacze, czy też opryskiwacze, raczej opryskiwacze, cysterny, obciążniki, ładowacz czołowy, piłę nawet, pomimo tego, że tutaj nie potrzebujesz, i oczywiście kury, ule i jakże cenione dla mnie szklarnie, które no przez wielu ludzi są no, troszeczkę omijane, prawda? Nie skupiają się gracze na tych właśnie szklarniach. Widzę, że masz też Fiacika 126P plus przyczepkę, tą moją ulubioną, którą ja stosowałem na swojej farmie. Także fajnie, luzik, luzacko jest na twojej farmie, że tak powiem. Spójrzmy teraz w... To czekaj, bo się pogubiłem tutaj w interfejsie. Pod i były statystyki, nie? No Tak, właśnie. dokładnie. Tak skacząc między farmingiem 15 a 17, człowiek czasami po prostu się gubi. Magazyny pękają w szwach, moi drodzy. Pszenica, zobaczmy, ponad 368 tysięcy litrów. Jęczmienia ponad 430 tysięcy litrów. Rzepak, kukurydza, ziemniaki, burak cukrowy. Jedynie co, to wióry stoją w miejscu, ponieważ no, na tej mapie nijak Nie ma. da się... No nie da się właściwie wycinać drzew, bo tutaj to są tylko tekstury, które widnieją, ale nie wchodzą z nami w interakcję, bo do Farminga 15 Gorzkowa 2 był tylko takim lichym konwertem. To znaczy, mapa została przekonwercona, ale nic więcej tam nie zrobiono na tej mapie, prawda? Pozbawiono tej mapy potencjału właśnie tej 15 odsłony Farminga. Trochę szkoda, bo to jest taki niewykorzystany potencjał tej mapy na farmingu 15. To jest tak jakby taka przedłużona agonia tej mapy. Czyli co tutaj mam na myśli? To, że okej, ona dalej sobie żyje w następnym farmingu, w 15, z 13 przeszła na 15, ale żyje tak, moi drodzy, na pół oddechu. Czyli ja to nazywam sobie taką przedłużoną agonią. Co innego, gdyby mapa była po prostu wzbogacona o te wszystkie adekwatne do danej generacji gry funkcjonalności. Saldo widzę tutaj świeci na zielono. Koszt utrzymania maszyn bardzo, 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 bardzo nieduże. No, widzę, że wszystko jest, można powiedzieć, u Ciebie w normie. Karolu, co byś jeszcze chciał na zakończenie właściwie tego naszego spotkania, tej naszej miłej konwersacji dodać? Może jest coś, czego ja nie zauważyłem, może jest coś, na co chciałbyś zwrócić uwagę. Masz okazję do tego, aby jeszcze o tym wspomnieć. No możemy, nie wiem, jeszcze iść tego do biogazowni. No ale w biogazowni masz tam jakieś maszyny? Nie, ale tank jest. Och, jak ta farma zupełnie inaczej wygląda w wykonaniu innym niż moje, prawda? No ja lubię oglądać... To jeszcze oglądać... są kosiarki. Tutaj. No tak, widzę, jestem właśnie koło nich. Kosiarki przed wjazdem na farmę. Ja tutaj miałem wszystko zabudowane, wszystko tutaj miałem, znaczy drzewa. Miałem więcej drzew, bo dodałem drzew, za drzewami zawsze miałem tam jakieś dodatkowe hangary. Bo po prostu tak lubiałem. Lubiałem gęsto zabudowane mapy. Podobnie może jak ty, może to nas łączy, że ja lubię małe mapy, które są dobrze zagospodarowane, gęsto. Bo nie wiem, ale tak mi się wydaje, że tutaj nasze polskie ziemie to są ziemie, które co? No, które są dość
ubite, znaczy się gospodarstwo na gospodarstwie. Nie jest to tak jak w na przykład Stanach Zjednoczonych, gdzie jest gospodarstwo, hen, kupa ziemi, hen, kupa ziemi i dopiero następne gospodarstwo. Tylko tutaj gospodarstwo leży na gospodarstwie, więc wszystko na tych farmach, na tych gospodarstwach jest tak poubijane. Maszyna na maszynie, etc., etc. Hej, chwila, czemu ty masz tutaj łąkę? Właśnie tutaj tego, te, było tego, takie, fajne, takie dość fajne miejsce na łąkę, to czemu by nie zrobić? A, to mnie zaskoczyłeś. Mi się podoba. Bo tu po prostu było pole. Dokładnie. Ach, proszę bardzo, więc moi drodzy, mamy metamorfozę fajną tej odsłony tutaj u Karola, bo po prostu mamy tutaj łąkę, a było pole. Pamiętam, tutaj robiłem żniwa na tym polu jeszcze nieraz. Słuchajcie, pryzmy pękają, szwach są zapełnione. Także tutaj, moi drodzy, jest kupa hajsu na 15, właśnie za te pełne pryzmy, moi drodzy, szło się tak dorobić, że masakra. Jedynym tutaj ograniczeniem jest to, że ta biogazownia no nie nadążała tego przerabiać, trzeba było pracować specjalnie w wolniejszym tempie, żeby biogazownia nadążała tymi tutaj grabiami na dole przetwarzać tą kiszonkę i dawać nam za to hajsy. No cóż, to chyba wszystko z mojej strony, Karolu. Chyba że naprawdę jeszcze coś chciałeś dodać. No chyba z mojej strony to chyba już wszystko. Dlaczego akurat Gorzkowa V2, a nie na przykład czwórka, trójka? Ogólnie to jest taka dość ładna mapa, nie powiem, że nie. A jak patrzyłem właśnie na Gorzkową V2.1, to w ogóle było jakieś... W ogóle inna mapa. To było tam na gospodarce, na farmie to było wszystko takie zabudowane, pełno było garaży i to takich bardzo dużych. A tutaj to takie jakby ciasno, ale własno. No tak, no gospodarstwo bardzo się różniło, bo tutaj mamy tą zabudowę Goldflex, tak się chyba to nazywa, tak? Goldfox, dokładnie. Goldfox, ja zawsze to myliłem. Natomiast tam było gospodarstwo takie typowo wiejskie, takie typowo polskie. No tutaj to jest wymienione i ja wiem, ta zmiana, ta metamorfoza raczej nie wpłynęła źle na tą mapę, aczkolwiek tamta pierwsza edycja, ta pierwsza koncepcja wcale nie była najgorsza. Ja nie powiem, że ona mi się nie podobała. Była fajna, tylko że, kurczę, było mało tego miejsca. Można powiedzieć, że ta tutaj zabudowa polepszyła właściwie te gospodarstwo, ale też z drugiej strony troszeczkę straciła na klimacie. No tak mi się wydaje. Takie jest moje odczucie. Bo jednak tamte gospodarstwo było takie polskie, a te gospodarstwo jest takie, jakby to powiedzieć, takie, no... Nawet nie umiem odpowiednich słów do tego znaleźć. Okej, okay. W takim razie, Karolu, dzięki ci za zaproszenie. Dzięki, że zaprosiłeś mnie na swoją farmę. Bardzo miło jest zobaczyć inne alternatywy prowadzenia tej farmy w stosunku do tego, co ja prowadziłem na swojej kampanii. Zawsze mnie ciekawiło, jak to wygląda na innych właśnie farmach, u innych gospodarzy, znaczy inaczej, u innych gospodarzy, ale na tej samej farmie. Teraz już wiem, znalazłem nie po raz pierwszy odpowiedź na to pytanie. No i cóż, Karolu, jeżeli chciałbyś kogoś jeszcze pozdrowić na zakończenie, ewentualnie jeszcze coś dodać do tego, co tutaj już pokazałeś, zaprezentowałeś, no to najwyższa pora, aby to zrobić. No dobrze, więc chciałem pozdrowić mojego serdecznego kolegę, Bartka. Pozdrawiamy Bartka, który ogląda tego twoją serię z Eurotrucka. Nie wiem, czy tam z innych serii też, ale chyba dziękuję. Raczej nie. Dziękuję, bardzo mi miło, Bartłomieju. I no i co tam jeszcze? No i chyba tyle. W sumie, co jeszcze mogę dodać? To co chcesz? Ale nie wiem co. No wiesz, to jest twoje show w tym momencie. Ja robię wjazd na twoją farmę, także mogę się założyć, że... Byłeś świetnie przygotowany do tego. Wujku, ale gdzie ty idziesz, wujek? Tutaj. Jak? Gdzie idę? Tutaj, wujek. Na gdzie? Tego, na busa. Aaa,
to ty już mnie wyrzucasz, no dobra, no spoko. Dobra, myślałem, że jeszcze tam pójdemy na kielich albo... No nie, no spoko. Aha, to jak... Dobre, no to ja się już pakuję, już se jadę. Dobra, nie ma sprawy, no trzeba było tak od razu gadać. A popatrzcie, mówili, że polska gościnność to najlepsza gościnność. A ten mi już pakuje do autobusu i wypada na następną farmę. No cóż, dobra. Moi drodzy, więc w takim razie nie zostało mi nic innego, jak pakować się do autobusu i zwinąć się na następną farmę. Jeszcze raz, Karolu, dzięki ci za zaproszenie. I chciałbyś kogoś pozdrowić jeszcze na... Aha, bo już pozdrawiałeś. A tak, jeszcze dokładnie. Kogoś? No to widzów wszystkich. Jak nie ma kogo, no to widzów. Dobrze, moi drodzy, w takim razie dziękuję wam za uwagę, za poświęcony czas. Ja wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i zapraszam do kolejnych spotkań, nie tylko w Jeździe na Farmę, ale zapraszam was również do mojej serii z Farming Simulator 17, moi drodzy, oraz oczywiście do innych flagowych serii. American Truck Simulator, moi drodzy, Euro Truck Simulator, OMSI 2 oraz do serii bonusowej, moi drodzy, Zagrania Wujka Bohuna, gdzie tam jeszcze toczę walkę, znaczy mam nadzieję, że jeszcze toczę walkę z... bo ten odcinek po prostu nagrywam dużo, dużo wcześniej, aniżeli go publikuję. Także, moi drodzy, Far Cry Primal, za niedługo będzie w tej serii Mafia 3, natomiast, moi drodzy, jest całkowicie nowa seria na moim kanale, The Elder Scrolls 5 Skyrim, na nią również bardzo gorąco i serdecznie was zapraszam. Właśnie tutaj z Karolem rozmawialiśmy o tej serii przed odcinkiem. No i co jeszcze, moi drodzy, zapraszam was do wszystkich serii na moim kanale. Dzisiaj jeszcze raz życzę wam no, wszystkiego co najlepsze i zapraszam do kolejnych spotkań. Do następnego. Trzymajcie się cieplutko. Pa!